Dzień dobry, witamy Was serdecznie w nowym roku, pierwszym vlogu tutaj na kanale, ponieważ doszły nas słuchy, że macie nas niedosyt, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Bardzo miło Was znowu tutaj gościć i w tym nowym roku składamy Wam najlepsze życzenia na sam początek, żebyśmy dobrze tutaj razem zaczęli. A ja się przyłączam, wszystkiego dobrego w nowym roku i my zaczynamy od sanek. Tak. Dostaliśmy sanki od mojego brata po jego córce i teraz próbujemy je naprawić, bo nie miał wszystkich śrubek, bo to stare sanki. Napadało nam śniegu, wiecie, on stopniał, napadał, znowu stopniał, znowu napadał, więc dzisiaj stwierdziliśmy, że może wyjdziemy i wykorzystamy tą pogodę, że jest bezwietrznie, fajnie, więc wykorzystamy sobie te sanki, skoro już ten śnieg jest, bo nie wiadomo ile jeszcze z nami pobędzie. Ja idę wysuszyć włosy, chłopaki tutaj naprawią sobie sanki i co? I zaczynamy ten nasz tutaj rodzinkowy serial. Oby cały rok był spędzony wspólnie. To i teraz cztery takie potrzebuję. To nie jest takie łatwe wszystko znaleźć, jak nie byłem pewien, jakie to ma być. Tak, bo mój mąż ma 1 500 000 900 śrubek, a i tak zawsze brakuje tej jednej. Czyli to samo, co u kobiet, tylko w tym przypadku ze śrubkami. O, mój mąż ze śrubkami jest jak ja i nie mam się w co ubrać. Pełna szafa ubrania się, nie mam w co ubrać. On ma pełne skrzynki śrubek, zawsze brakuje tej jednej jedynej. I co, kochanie? Świetne porównanie, haha. Idealnie. Chodź, skręcamy, kochanie, skręcamy! Matuś musiał to trochę powiercić, rozszerzyć te dziury. Tak, jak nie kijem, to pałką. Bo nie mam takich śrubek. U, jakie niebieskie. Nie sprawdziłem tylko, czy one sięgną, mam nadzieję, że sięgną. No chodź, Mikołaj, pomóc tacie. Kurde. Nie sięgną te śrubki. Minimalnie. O nie. O nie. Dlaczego tak? No, nie dobijesz tego, kochanie, tutaj. Może wystarczy tam trochę podtegować. Dziękuję, kochanie. Dobrze, to ja was, chłopaki, tutaj zostawię, bo to są męskie sprawy. Mama idzie robić babskie sprawy i się chwalić, bo dostałam najpiękniejszy, najbardziej idealny prezent na calutkim świecie. Własnego Dysona, Dysona, nie mam pojęcia jak to się czyta, ale jest cudowny. Dostałam od męża pod choinkę. Słuchajcie, prześmieszna sprawa, ponieważ jedliśmy wigilię z rodzicami Krzyśka i ja otwieram, już czułam co to jest za prezent, już widziałam co to jest za prezent. Normalnie jak otworzyłam, zaczęłam płakać. Mama Krzysia była w ogóle przerażona. Co się stało? Co to za suszarka, że ja tak ryczę, nie? Ja mówię, droga! Słuchajcie, cały rok zbierałam takich, wiecie, zaskórniaków, żeby to nie ubodło i tak dalej, a tu mój mąż na moim półmetku, bo połowę nazbierałam sobie, kupił mi suszarkę. Mam ją, teraz będę się chwalić i na Instagramie Wam ją pokazywałam. Dużo osób pytało, czy będzie taka recenzja ode mnie. Tak, jak nauczę się jej używać i będę stwierdzę, że mam wystarczającą wiedzę, żeby tutaj Wam powiedzieć o niej co nieco, to jak najbardziej taki odcinek się pojawi na stówę. Tak, chłopaki tam hałasują, szeleszczą, ja suszę włosy i co? I cieszę się swoim nowym przyjacielem. Co się stało? Pochwaliłam się i się mi zepsuła? Misiek Dyson mi przestał działać! Było ciężko, ale naprawiłam. I właściwie nie mam pojęcia, co się stało. Działa! Pokażę Wam! Piękne. Zawsze wyglądam teraz, jakbym się urwała z czerwonego dywanu. Nawet w dresie. Kochanie, idziemy się ubrać na górę. Nie udało ci naprawić sanki. No może nie miałem takich śrubek, jakich trzeba, ale jakoś sobie poradziliśmy.
poradziliśmy sobie tak, że po prostu tutaj, gdzie nie sięgała śrubka, daliśmy trytytki przez te dziurki i w tym momencie to wszystko jest mega stabilne. Tutaj jest śrubka dana tylko po to, żeby trzymać jakby, wiesz, żeby się to nie rozjeżdżało, bo ona tam nie sięga, żeby przykręcić od spodu nakrętkę, więc też są trytytki tutaj przełożone i z drugiej strony jest tak samo, wszystko fajnie się trzyma. Tutaj jeszcze ten szczebelek nie miał śrubki, więc też daliśmy, no i tam któryś też nie miał, więc wszystkie już, wszystko się trzyma, będzie można zjeżdżać. I tak będziemy jeździć tylko na razie po ogrodzie, a do tego czasu sobie załatwię takie już śrubki, którymi tutaj sięgną, tylko po prostu nie chciało mi się dzisiaj jechać do sklepu specjalnie, ale jest dobrze. Na tyle, co będziemy jeździć po ogrodzie, to na pewno to wytrzyma. Marta poszła ubierać Mikołaja i będziemy się zbierać na ogród. Jest pełno śniegu, jest fajnie, bo nasypało na nowo, bo wszystko nam wcześniej zeszło, też sanki miałem już wcześniej, ale śnieg zszedł, więc nie było sensu ich jakby naprawiać i kombinować z nimi. Natomiast dzisiaj, jak zobaczycie, piękny śnieg. Będzie po czym jeździć, Mikołaj już jest cały w niebo wzięty, już się nie może doczekać. Tak więc ja się też muszę ubrać, bo tam zamarznę i lecimy. Seasons are changing the wind. When you meet that person, you'll know what is meant by that. Where have you been hiding? So glad that I found someone to circle all the planets around Mikołaj poszedł spać, wróciliśmy i robimy bajgle, bo dzisiaj jest dzień bajgla. Tak, a nie ma nic lepszego niż bajgle. Ja kocham bajgle, Krzyś stworzył dla mnie taki przepis, który znajdziecie w naszym e-booku Zjedz mnie pieczywo. Aktualnie tam możecie znaleźć przepis na wiele rodzajów pieczywa, w tym najpyszniejsze bajgle. Jeżeli... Z takim tajnym składnikiem, który się dowiecie jak tylko, jak będziecie mieć tego e-booka, tak. Dzięki czemu ten bajgiel jest właśnie taki pyszny. Amerykański. Tak, i lepszy jest niż te sklepowe, bo ostatnio braliśmy ze sklepu, no nie bajgle, bo po prostu na szybko kupowaliśmy. Tak. I to nie jest to. Jak myśleliśmy, że w sklepie są dobre, to te nasze wygrywają wszystko. Tak, jednak przepis jest naprawdę sztos i jeżeli posiadacie książkę Coś Dobrego, to tam znajdziecie również przepisy, jak te bajgle wykorzystać. Zjedzmy na nie również są przepisy, które możecie wykorzystać z tymi bajglami. Tutaj już wszystko stoi. Już mogę wam tutaj dać podglądnąć. Tak. O. Tutaj już nam ciasto sobie rośnie. Ono jest tutaj tylko teraz tak zostawione, żeby ono troszeczkę nam podrosło, jakieś 20 minut potrzebujemy, żeby dodać resztę składników i wtedy będziemy dopiero działać dalej z naszymi bajgielkami. Nasze bajgle wyglądają właśnie tak, przepysznie. I możecie je robić z dowolną górą. Może to być siemię lniane, czarny sezam, biały sezam, mak. Góra to już jest wedle waszego uznania i to też zmienia trochę smak bajgla. Bo z makiem smakują nieco inaczej, ale super jest, bo ono jest takie chrupkie, tak. Przepyszne. No, rewelacja. Gdzie
jest Mikołaj? Gdzie? Kto to tu jest? My. Będziesz robił bajgle? Ciuciu, on do mnie. To? Ciuciu? Proszę. Nie ma. No dobrze. Jeszcze. Cik, 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 cik. No. Cik, cik. Jaki masz taki rogalik, o! Albo rogalik można zrobić, no. Ciekawe, by smakował taki rogalik. Chciałbyś taki rogalik? Tak! Tak, tak? No, a to tak wyrobiłeś, że cały olej zniknął. Olej! Olej? Nie ma oleju! Kule, mimi, kule! Miały być dwa bajgle. Kule, mimi, kule! Piękną kulę zrobiłeś, kochanie. Świetna kula. Mimi, nie zima. Nie mam czapy. Pięknie. Nie ma czapy. Och, czapy nie masz. Czapy nie masz. Nie ma. O, i tego też nie masz. O nie. Już przyniosę wszystko. Czapa kucharska, bo ktoś tu musi być szefem. Haps. Czapa najważniejsza jest. Jest okej? Kochanie, ty jesteś najsłodszy. Kula, kula. Kula? Nie ma? No bo tata popatrz, co zrobił. Popatrz, tata robi takie z dziurkami, wiesz? To i musi to odłożyć, żeby urosło. Zrób swoje, ja już tu mam pięknie zrobione, proszę cię. Tu masz. Tu masz kulę. Tata ci zrobi? Tata ci zrobi taką samą kulę. Wow! Kula! Mhm. Czego wymaga? Tata. Czapy nie ma mamy. Nie ma. I co jej będzie w głowę? Ziuziu. Ziuziu jej będzie w głowę. A ty masz czapę? I jaka ta czapa jest? Fajna. 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 Fajna czapa. Słodki. Kochać cię, mamo. Tak, to jest twój wałek. Nie. Nie jest okej. Nie okej jeszcze? Jeszcze trzeba? Dobra. Nie ma no to nie ma ciacha, nie wiem po co tam bałkujesz deskę. To co, robimy rogala? Nie ciacha. To nie wiem. Ciacha, tata ciacha. To byłby taki piękny bajkiel. Tata ciacha. Wałek! Wałek masz, super! Tutaj. A tata przygotuje jajeczko, bo muszę posmarować jajkiem, wiesz? Nie tam, tutaj. Tam? Nie naciskaj. Wałek! Ale to nie będzie do jedzenia, to będzie do posmarowania, wiesz? Będziemy smarować jajem. Trzeba. Czy to ciasto już jest wyrobione? Nie. Jeszcze nie? Trzeba. Jeszcze trzeba go bałkować. Czapa. Czapa? Czapa, no wygląda jak czapka. Wałek? Też mam wziąć wałek? A co będę bałkowała tym wałkiem? Czy ty był rosnął też taki duży? Popatrz jaki ten jest, że jest trochę inny. O ja, Mikoś, ale to jest wałek wielki. Słodziaku. Mama, co mamy? To dla mnie? Okej. Okay. Tak, zgadłeś. Te ziarna musimy zabrać. Uważaj, ciężkie. Słonecznik. O, tutaj zobacz jak dużo sezamu mamy. Bierzemy to wszystko i idziemy. Dobrze, to tam ci dam ciacha. Ale nie rób nie mniej w rączkach, bo masz ciepłe rączki, wiesz? Dobrze. O, ciacha! To jest czekoladka. To jest czekoladka. Oj, złamała się. Proszę, weź sobie. Zaczekaj. Ty łopucie! Cwaniaku! Wstań go tu! Ty jesteś cwaniak! Cwaniak mi zbyta rękę, żeby mu nie... Nie mamy, nie mamy! Teraz będziemy smarować. Zobacz. Ten bajgiel będzie miał wiele dziurek. Taki będzie? Taki? Zobacz, tak. Dobrze.
To co, dajmy go tutaj. To musisz go przełożyć teraz, kochanie. To musisz dać. Przełóż go na blaszkę. Jeszcze trochę. Okej, tutaj, tu, jest wolne miejsce. Świetnie. Dobra. Niech będzie. Musisz zamoczyć troszkę. O, tyle, wystarczy. No. I teraz malu-malu. Malu-malu. No potem. Świetnie. No, nie musisz tak dużo czekać, bo za dużo to będzie i będzie mokre. Teraz, no, teraz. Jak pędzelkiem. Okej, ten już jest, teraz ten. Dobrze, świetnie. Ja jestem bardzo dokładny, ja nie mogę tego przeżyć. Dobra, czekaj, polałeś. Będzie jajecznica, a nie będzie, wiesz, zwilżony. Czekaj chwilę, ta tutaj szybko poprawi. Wyciągnie tą jajecznicę ze środka. O, dziękuję, będziesz mi trzymał. Super. Trzymaj. Świetnie, tatuś, to jest super odpowiedzialne zadanie, wiesz? Pomaluję. Świetnie trzymasz, to jest idealne trzymanie, Mikołaj. Dobra, je są pomalowane. No trudno, tutaj ten będzie z jajecznicą. Okej, okay. Teraz musimy posypać, wiesz? Tak. No weź i posypaj tak. No, tatuś też będzie robił. O, super, tak właśnie. Pięknie. Tak troszeczkę, popatrz, Mikołaj. Tak troszeczkę sypiemy po każdym. No, dobrze. Jest. Do łokcia, tam już rękę, do łokcia. Czekaj, tutaj przesypiemy, tutaj, dobra, dziękuję, tego potrzebowałem. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale... No, to popatrz. Ale kochani, nie do środka. Dobra, i to już wystarczy. Teraz musimy wyciągnąć to ze środka i posypać wszystkie dookoła, Misiul. No, paluszkami dwoma, tak. O, pięknie, tymi dwoma paluszkami. Proszę to. Mamy to. Pięknie wyszły. Zobaczcie, jakie piękne. Idealne bajgle. Tak? Kto jest autorem tych bajgli, Miki? Mimi i tata. Kto zrobił te bajgle? Mimi. I kto jeszcze? Tata. Mama też pomagała. Tatuś teraz musi włożyć do gorącego piekarnika, a my idziemy poodkurzać, żeby tu poodkurzać. Co robisz? Szafa znalazłeś? Mikołaj, ja nie mogę z tobą, wiesz? Dobry ten tort? Cieszę się. Tak.